Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Famous i dziś chciałbym z wami porozmawiać o tej dramie ogólnoświatowej Paladins, czyli Pay to Win w Paladins. Jeszcze przed zaczęciem oczywiście przypominam, żeby zostawić lajka i subskrypcję, jeśli jesteś nowy. No ale dobrze, zaczynamy, bo nie będziemy się zatrzymywać jak młodzi youtuberzy w 2K17. Ale dobrze, zaczniemy sobie od tego, że na środowym patchnocie, tak, ostatnio był w środę, takie dziwne, to pokazali filmik Hyres Martini, gdzie pokazywał nowy system kart, który po zakończeniu tego filmiku czat na oficjalnym Paladins Game zaczął skandować, że Pay to Win, Battlefront 3 Paladins, etc., etc. Nie zgodzę się z tą grupą wiekową, czyli od 13 do 15 lat. Ja oczywiście przepraszam. Nie wiem, czy wspomniałem na początku, ale będę obrażał te osoby jako grupą wiekową, więc jak ktoś jest w grupie wiekowej i nie uważa, że to jest pay to win, to sorry. Ja cię przepraszam oficjalnie. Możesz sobie na przykład wstawić tak. Przepraszam cię i tutaj twoje imię, czy tam nickname. Proszę bardzo. Nie ma sprawy. No i ogólnie chciałbym wypowiedzieć się w tej sprawie, bo no bo YouTube też trochę zawrzał, no bo wiecie, to jest wyszukiwane filmiki w sieci, więc jeśli chodzi o Paladins, to też wypadałoby się odezwać, tak? Ja tu sobie przygotowałem kilka punktów, żeby potwierdzić moją teorię, że to nie jest pay to win, tylko to jest bardziej play to grandownik, play to masterowanie, bo ostatnio przez kilka lat, tak dokładnie, gracze narzekają, że gry są płytkie, że gry zero masteringu, więc sorry, macie tutaj prosty grandownik, a wy jeszcze wyzywacie to pay to win, czyli płać by wygrywać. Nie rozumiem. No ale no dobrze. Ja jeszcze dodam tak, jeśli ktoś pisze jakąś tam argumentację, pisze jakąś biblię o pay to win w Paladins, no to on jest skończonym kretynem. Sorry, jest skończonym kretynem, ale jeśli odpali coś takiego jak kreatywność, to jest taki program w mózgu, nie wiem, może ktoś zna, to może stworzyć memy, fanarty, jeśli chodzi o pay to win. I szczególnie nawet niektóre są śmieszne. Ja tu przygotowałem 5, żeby wam pokazać. One już teraz wam się wyświetlają na ekranie, więc zobaczcie sobie. Według mnie tak powinna wyglądać ta drama, że powinny być memy i wszystko byłoby ok. No ale przechodząc dalej. Esencja znika. Po pół roku czy tam więcej, wreszcie esencja nam kochana znika. No może nie kochana, bo ja akurat sceptycznie na początku do tego podchodziłem. No i ona teraz będzie przeliczana na złoto. Czyli esencja na złoto. 1 do 1, czyli 100 esencji na 100 złota. Taki przykład podałem i to jest ok. Myślę, że to jest ok dla gracza, bo będziecie mieli kasę na kupowanie skrzynek. I to nie będzie pay to win, według mnie. Wszystkie karty będą teraz darmowe. W Radiant Chestach będą zawierać ich duplikaty, które będą się levelować, jeśli trafi ci się duplikat, nie? Od 1 do 5 poziomu, więc tu nie można mówić o pay to win, bo musisz sobie uzbierać. No chyba, że kupisz Thunderspacka, no ale na ile ci to starczy skrzynek i to nie będzie pay to win, bo jeśli jesteś świeżym konciakiem, no to dostajesz chyba tam 20 czy tam 50k złota, to ile ty kupisz tych Radiant Chestów? Jeśli nawet cena się podwyższy, nie wiem, do 10 czy do 10 tysięcy złota, co byłoby troszeczkę wow. No ale zawsze to byłby jakaś, zawsze byłaby to jakaś wymiana, nie? Trochę złota, trochę Radiant Chestów. No ale nie można tu mówić o pay to win, bo może ci wypaść wszystko, szczerze powiedziawszy. Drugim to jest levelowanie kart, tyczy się tylko trybu casual, czyli casualkowe gry to są takie normalne, czyli taki śmietnik, można powiedzieć. Na każdej randze po prostu casual to jest śmietnik, potwierdzone info. Na meczach rankingowych natomiast wszystkie karty będą automatycznie ustawione na trzecim poziomie, więc gdzie wy tu widzicie pay to win? No ale dobra, przechodzimy dalej. Wszystkie karty posiadane przed wprowadzeniem aktualizacji OB64 będą miały trzeci poziom, więc jak ktoś ma wszystkie karty, to wszystkie karty będzie miał na trzecim poziomie. Jak chcecie, to nawet mogę wam pokazać, ile ja mam kart i chyba raczej mi się nie opłaca ją wymieniać na esencję. No i ostatnim chyba takim punktem to Radiant Chesty
będzie można kupić tylko za złoto, nie będzie już można ich kupować za kryształy. Więc kolejny argument, w którym mówię, że to nie jest pay to win. Ha. Nie wiem, moje zdanie jest takie, jak mówiłem, czyli jeśli są fanarty, jeśli jest śmiesznie, jeśli jest okej, to spoko. Ale jeśli mamy spinać dupkę, mamy pisać jakieś tam listy z pogróżkami, z jakimiś, nie wiem, z petycjami, żeby w ogóle ten patch się nie odbył, no to jest skończony kretynizm w wieku umysłowy kilkulatka, tak? Nawet już nie można mówić o 13-latku czy o 15-latku. Ja oczywiście jeszcze raz przepraszam każdą grupę wiekową, którą obraziłem, bo nie da się tego inaczej nazwać. Sorry, tego się naprawdę nie da inaczej nazwać, bo to kto normalny by tak powiedział? W jakimś dorosłym wieku, nie wiem, 19 lat, 25 albo wyżej, nie? No sorry. No ale ja jestem ciekawy waszego zdania. Możecie się rozpisać. Dobra. Ja się z wami żegnam i oczywiście, jeśli jesteś nowy, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, no i oczywiście tego komentarza. Dobra, ja się z wami żegnam. Cześć, na razie, pa pa!